W odległym zakątku majestatycznych gór Tybetu, gdzie wiatr szepcze starożytne tajemnice, a gwiazdy tańczą na nocnym niebie, mieszka młody człowiek o imieniu Cen, którego serce pragnie czegoś więcej niż tylko błahego życia codziennego. Cen, ze swoją niespokojną duszą i głodną umysłem, poszukiwał czegoś większego, czegoś transcendentalnego. Pewnego dnia szepty starców rozbrzmiały po zakurzonych uliczkach małej wioski, niosąc ze sobą opowieści o mędrzym mnichu znanym po prostu jako Lama. Ten mnich, owiany tajemnicą i współczuciem, żył na nieosiągalnych wysokościach pobliskich gór, jego oblicze noszące znamiona czasu i mądrości zgromadzonej przez wieki. Poruszony nieustanną rządzą wiedzy i duchowości, cen postanowił podjąć epicką podróż w poszukiwaniu lamy. Pod blaskiem srebrzystego księżyca, ścieżkami krętych szlaków, kroki jego napędzała płonąca determinacja poszukiwacza prawd. W końcu, po dniach wyczerpującego marszu, Cen dojrzał wejście do ukrytej jaskini między skalistymi skałami. Tam, w spokojnej półmroku naturalnego sanktuarium, spotkał szacownego Lamę, którego oczy promieniowały światłem tysiąca gwiazd. Z pokorą i czcią Cen upadł przed Lamą, błagając o przyjęcie go jako swojego ucznia, a Lama z spokojem przekraczającym czas przyjął Cena w swoje nauki, rozpoczynając podróż odkrywania duchowej prawdy i samoświadomości. W następnych latach Cen zanurzył się w głębinach buddyzmu, absorbuje święte nauki, jak rzeka, która płynie do oceanu. Pod mądrą opieką Lamy nauczył się o czterech szlachetnych prawdach, drodze środka i istocie współczucia. Przy każdym wschodzie i zachodzie słońca Cen i Lama dzielili chwilę refleksji i medytacji, odkrywając tajemnice wszechświata i sekrety ludzkiego serca. I w każdej lekcji Cen znajdował nie tylko wiedzę, ale także głębokie poczucie celu i harmonii ze światem wokół. Tak więc między cieniami góra, westchnieniami wiatru, Sen odkrył nie tylko buddyzm, ale także prawdziwe znaczenie istnienia. I gdy słońce zachodziło na dalekim horyzoncie, wiedział, że jego podróż dopiero się rozpoczyna, bo poszukiwanie oświecenia to niekończąca się podróż, wieczny taniec między bytem a kosmosem. W spokojny poranek w górach Tybetu, gdzie promienie słońca tańczą między liśćmi, a ptaki śpiewają starożytne melodie. Cen znalazł się w głębokiej medytacji. Jego umysł, jak spokojna rzeka, płynął między naukami Buddy a tajemnicami wszechświata. To podczas jednej z tych medytacji Cen dostrzegł niezwykły kamień, oświetlony złotym światłem wschodzącego słońca. Ciekaw, podniósł go i poczuł niezwykłą energię, która z niego promieniowała. Nieświadom, znalazł Piryt kamień wielkiej mocy duchowej Pokazując kamień mędrzecowi Lami ten natychmiast rozpoznał jego znaczenie nie tylko jako symbol bogactwa materialnego ale przede wszystkim jako przypomnienie o prawdziwym bogactwie duchowości Od tego momentu Cen zrozumiał że nieustanne dążenie do dobrobytu materialnego nigdy nie może przewyższyć wewnętrznego poszukiwania pokoju i współczucia Inspirowany mądrymi słowami Lamy Cen jeszcze głębiej zagłębił się w swoją praktykę duchową Zaczął poświęcać się nie tylko medytacji i nauczaniu Buddy, ale również służbie innym. Współczucie stało się dla niego prawdziwym źródłem obfitości i szczęścia, hojnie dzieląc się swoimi talentami i darowiznami ze światem wokół. W każdy poranek cen powtarzał słowa lamy w swoim sercu: Pomyślność i sukces płyną w moim życiu. Jestem godny obfitości i szczęścia. Ta deklaracja, bardziej niż zwykłe zdanie, stała się mantrą która kierowała jego krokami i podtrzymywała jego duchową podróż. I tak, między świętymi górami a szeptami wiatru, Cen odkrył prawdziwe znaczenie bogactwa nie jako gromadzenie dóbr materialnych, ale jako podróż odkrywania samego siebie i służby altruistycznej. Zrozumiał, że prawdziwa pomyślność tkwi w hojności serca i nieustannym dążeniu do mądrości wewnętrznej. Sen zgodził się z lamą i postanowił poświęcić się całkowicie praktyce buddyjskiej, zobowiązując się do poszukiwania bogactwa duchowego w nadchodzących latach. W swojej podróży zanurzył się w głębiach medytacji i kontemplacji, szukając prawdziwej istoty istnienia i szczęścia. Z biegiem czasu Sen nie tylko kontynuował praktykę buddyjską, ale stał się również szanowanym i czczonym mistrzem. Jego mądrość i współczucie promieniowały jak światło wschodzącego słońca, prowadząc tych, którzy szukali duchowego prowadzenia. Mimo, że osiągnął wielką pomyślność materialną, gromadząc bogactwa poza wyobraźnią, Cen nigdy nie stracił z oczu prawdziwego skarbu, bogactwa duchowego. Zrozumiał, że prawdziwa pełnia tkwi w wewnętrznym pokoju, satysfakcji serca i współczuciu dela innych. Kamień, który Cen znalazł w lesie, Stał się namacalnym symbolem tej duchowej podróży, nie tylko przedmiotem materialnym, ale także stałym przypomnieniem, że prawdziwe bogactwo tkwi w połączeniu z boskością i poszukiwaniu oświecenia wewnętrznego. Jeśli pragniesz przyciągnąć bogactwo materialne, skup się na gromadzeniu bogactwa duchowego. To jest mantra, którą cen dzielił się ze wszystkimi, którzy przekraczali jego drogę w poszukiwaniu prowadzenia. Bo wiedział z niezachwianą pewnością że prawdziwe szczęście można znaleźć tylko wtedy, gdy karmimy naszą duszę współczuciem, życzliwością i mądrością. Dla tych, którzy pragną wyruszyć w tę podróż odkrywania siebie i oświecenia, oferujemy kilka cennych wskazówek. Praktykuj medytację codziennie, pozwalając sobie zanurzyć się głęboko w swojej własnej istocie i znaleźć wewnętrzny spokój. Bądź współczujący we wszystkich swoich interakcjach, wyciągając pomocną dłoń do potrzebujących i dzieląc się miłością uniwersalną. Dodatkowo rozważ praktykę jogi, starożytnej dyscypliny, która nie tylko wzmacnia ciało i umysł, ale także karmi duszę, promując równowagę i wewnętrzną serenę. Poprzez te praktyki będziesz na właściwej drodze do gromadzenia prawdziwie trwałego i znaczącego bogactwa, bogactwa duchowego. W poszukiwaniu pomyślności i bogactwa, eksplorowanie mantr jest potężnym narzędziem. Oto prezentujemy 15 mantr które przyciągną obfitość we wszystkich obszarach Twojego życia. Mantra wdzięczności: Kultywuj wdzięczne serce, aby przyciągnąć więcej pomyślności. Mantra obfitości: Uznaj swoją godność, aby otrzymać pomyślność we wszystkich aspektach życia. Mantra pewności siebie: wzmacniaj swoje poczucie własnej wartości, uznając swoją zdolność do osiągnięcia sukcesu. Mantra przepływu: akceptuj możliwości, jakie oferuje wszechświat płynąc z życiem. Mantra dyscypliny finansowej. Podejmuj mądre i odpowiedzialne decyzje dotyczące pieniędzy. Mantra innowacji. Otwórz swój umysł na nowe pomysły, które napędzają pomyślność. Mantra wytrwałości. Staw czoła wyzwaniom z determinacją, osiągając swoje cele. Mantra hojności. Kultywuj mentalność dawania, wiedząc, że Twoja hojność wróci do Ciebie pomnożona. Mantra wizualizacji. Wyobraź sobie życie pełne pomyślności i sukcesu we wszystkich aspektach. Mantra pozytywnej energii. I pozytywną energią, przyciągając możliwości do swojego życia. Mantra równowagi. Szukaj harmonii we wszystkich obszarach życia, znajdując klucz do pomyślności. Mantra działania. Zamień swoje marzenia w rzeczywistość poprzez konkretne działania. Mantra samodzielnego badania. Odkryj swoje umiejętności i eksploruj nowe sposoby prosperowania. Mantra akceptacji. Otwórz się na zmiany, traktując je jako okazję do wzrostu. Mantra intuicji finansowej. Zaufaj swojej intuicji podejmując mądre decyzje finansowe. Pamiętaj, że konsekwentna praktyka tych mantr, połączona z pozytywnymi działaniami, może przyspieszyć przyciąganie pomyślności do Twojego życia. Zapisz się teraz na nasz kanał, aby uzyskać dostęp do ekskluzywnych treści i cotygodniowych aktualizacji. Nie przegap okazji, by zanurzyć się w podróż odkrywania samego siebie i przemiany. Kliknij przycisk subskrypcji i dołącz do naszej społeczności już dziś.